Hej, hej, dzień dobry łowcy zombie, witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dying Light 2. I ostatnio niestety złapali nas SP-cy, ale z nimi się ułożyliśmy, że jeśli pomożemy znaleźć zabójcę ich, no, dowódcy można powiedzieć, tak, byłego, to pomogą i nam. No i dobrze, Hakon, skontaktowaliśmy się z Hakonem, Hakon powiedział, że dobrze, że nas nie zabili i tak dalej, spotkamy się na górze, więc no, wychodzimy chyba z powrotem na światło. Słoneczne, tak. Musicie nam pomóc. Inaczej rozpęta się bunt. Git. Czy ja mogę tędy wyjść? Mogę, super. No i Hakon chyba na nas czeka na górze. Dokładnie. Więc nic nam tutaj nie umknęło. Swoją drogą, czy to nie była miejscówka, w której kiedyś było jakieś wydarzenie, bieganka? No siema, Hakon. Przestań pieprzyć i mów do mnie. No już, już. No to czego od ciebie chcieli? Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzy, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. O! W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos, znany jako chujowy Hubi. Codziennie dobra, rozkłada ksywka. Interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espeką zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, okay. Bądźmy w kontakcie. No dobra, to w takim razie gdzie on będzie? Jedyne wyjście, znajdź złodzieja kastetu, czyli Huberta Kerbacosa. Lepsze jest chyba ta jego ksywka chujowy Hubi. Dobra, jak to wygląda na mapie? Aktualnie... A tu niedaleko jest. Niedaleko, więc lecimy. Niestety nie mamy za bardzo jak wskoczyć na te... na budynki. Chociaż, o, już widzę chyba potencjalną szansę. Jep. Cyk. O, i tędy. Tu jest wiatrak chyba, nie? Tak. Mogę o coś poprosić? Nie. Mnie nie. Ja zarobiony jestem. Jak tam wliść? Jak tam wyjść? Możemy znów zamienić rzutami od twoich mambole. Czekaj. Tu jest jakaś... Tu jest jakaś drabina. Tam można zjechać. Ej, gościu! Jak leci? Chciałbym z tobą pogadać. Dobra, zróbmy to po mojemu. Okej, okay, jestem. Hubert? Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. O, czyżby ci wisiał hajs? Wiesz, kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. No to chyba poczekam. W takim miejscu, a nie możemy się kimnąć? Przy okazji zregenerowalibyśmy sobie pewnie zdrowie. Hubi? Hej. Hubert? A kto pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej! To ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Hubi! Masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj! Chcę tylko coś kupić. Czyli to był Hubi, to tak? To nie ty jesteś Hubi. Zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Oj. Tak się nie bawimy. Da, jasne. Tak się nie bawimy. Hakon, on ucieka. To go, kurde, goń. Czekaj chwilę. Widzę go. Biegnie na północny wschód. O kurde, oh shit. Dobra, dam radę.
Szybciej, Aiden. No staram się. Chodź tutaj, gnojku, kurde. Ale już się powoli zbliżamy. Dawaj, 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 dawaj. Cyk. 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 Parkerowanie jakoś wychodzi, nie? Wydupcać! Metrów? 20 metrów? Schowałeś się gdzieś w tej gnoju? Hakon? Nie ma go! Niemożliwe. Przecież go widziałem. Gnojek się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Wspina się. Widzisz budynek Gierę? Nie. Łazi na dach. Czekaj, gdzie? Ty, bo mnie kurde... Ci dojeżdżają. No wypad. Wespnij się na... A, dobra, widzę gdzie. Fuck you! Dobra, tędy. Mamy to. No co za gnidy. Drabinka. Świetnie, mam nadzieję, że dalej mnie nie będą gonić. No chyba sobie jaja robisz, że go zgubiłeś. Dawaj na górę, dawaj na górę. Mam to. Świetnie, no i gdzieś tutaj jesteś. Hubert! Chcę tylko pogadać. Myślałeś, że się schowasz? Ja nic nie zrobiłem. Jaki mnich w ogóle z niego? Ja nic nie wiem! O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem, Paserem? W życiu! Prędzej pośrednikiem! Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciska. Dobra, tak serio? Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co 5 minut ktoś zaczyna mnie gonić. To już masz w krwi uciekanie, tak? Ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet, Nie wspominałem o tym. Daj spokój. Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura. No. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A, niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. O stary, weź. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój. Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. A teraz możesz dalej uciekać. Byczku. Znajdź Hakon, złodzieja kastetu. Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. To w którym kierunku? Zaktualizowano cel. Tam. 200 metrów. O, kurde, wysoko. Wysoko. Dobra, trafię? Trafię? Trafiłem. Hit. Czasami zdarzyło się, że nie trafiałem, więc głupio by było nie trafić do pięknie. Okej. Właśnie, i czy teraz po drodze, tam do tego miejsca, jest miejsce. Dobra, jest miejsce, gdzie możemy się przekimać, bo już się zbliża godzina 17. Więc będzie blisko już ściemnianie się. A jeszcze w nocy to my... No co ty, chłopie? A w nocy to my jeszcze sobie...
pochodzimy. Więc jeszcze będziemy mieli okazję do łażenia po zmroku. Pięknie. Łóżeczko. Poczekajmy sobie do nocy. W ogóle też dowiedziałem się, że nie można niestety tutaj naprawiać broni. Więc jeśli jakaś broń ulegnie zniszczeniu, to po prostu przepada całkowicie. Jedynym sposobem na zwiększenie wytrzymałości broni, ale no nie zatrzymanie, albo nie naprawienie, tylko po prostu dłużej będziemy jej używać, to jest wkładanie ulepszeń do takowej broni. Tylko że to z drugiej strony, tak się zastanawiam, wkładanie ulepszeń do broni, która i tak się zepsuje, średnia opcja, nie? Nie ma tam nic. Wiecie, aż tak zrobię. Proszę bardzo, jest konwój ewakuacyjny. Gicior. Jakoś tutaj przebiegniemy. W miarę bezpiecznie. Git. Zainwestowałem też w taki doskok, który jak przeskakujemy przez jakieś przeszkody, no to wybija nas dosyć mocno. Do przodu. O, proszę. Przeszukaj. Ktoś tupie chyba na górze, co? To nie jest śmieszne, do cholery. Co tu się dzieje? Mural. Hej, dzieci! Hej, dzieciaki. Szukam kobiety o imieniu Maja. Nie mów, że to jest... Co was śmieszy? Ona. Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz. To ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię z peków? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. No. Przeszukaliśmy tak, zazwyczaj go. Trupy mają. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego cosia? Odwaliło ci? Pewnie chcesz coś w zamian, co? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra. Dam ci to głupie coś, ale za 500. Co? To sporo pieniędzy. No raczej. Życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę. Ty mały krwiopijcu. Inna marka dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. Okej. Okay. Zaraz, czy ona powiedziała 500, a my jej damy dychę i się zgadza? O, to jest, kurde, powiem wam szczerze, że... Mistrz interesów. Nie. Mistrz interesów. Cyk, cyk, cyk. Wojskowa apteczka. I dresy. Hakon, mam Łazarza. Ej, super. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten Fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Dobra, 300 metrów od nas. A my nadal, kurde, nie posiadamy możliwości szybkiej podróży. Łapa! Kurde, przydałoby się zainwestować jeszcze w dłuższe skoki jakby. Same z siebie, bo czasami nie jesteśmy w stanie przeskoczyć przez jakąś przeszkodę. Ale tutaj, jak widać, można. I tutaj też, super. I wtedy taki pojedynczy sus, taki pojedynczy skok byłby naprawdę git. O, a propos, jak już tutaj jesteśmy, to warto przeszukać, miodek zebrać, będziemy mogli się leczyć. Będzie gicior. Człowieku, broń. Ale chce mi się pić. Przeszukajmy tego przyjemniaczka. Ostatnio więcej ludzi popełnia samobójstwa niż ginie przez wirale. I jeszcze to? Niektórzy potrzebują super. Jakiegoś celu. Tędy.
Wejdźmy gdzieś wyżej. Będziemy mieli ogólny ogląd. Którędy można dalej biec. Tutaj mamy parę zadań. Te wykrzykniki. Ale z nimi podziałamy później. Jest main terminal. Mhm. Czyli wracamy do nich. Tutaj zeskoczymy jakoś w miarę bezpiecznie. Może? Trafiłem. Gicior! Całkiem szybko poszło. Myślałem, że to będzie bardziej skomplikowana sprawa, jeśli to jest jakieś takie zawiłe. Pytanie tylko, jak chcesz tu zostać, rozpoznają, kto jest... To mógłby być w zabójcą w zasadzie po tym, jak odnaleźli tego Łazarza. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może 10-letnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. O! Nowy tatuaż. Masz na ramieniu cały gwiazdozbiór. Pokazują stopień. Kiedy zaczęło brakować surowców, tatuaże zastąpiły medale. Oddają naszą hierarchię. Jak w więzieniu? Więzienie, wojsko, jeden pies. Wszędzie panuje hierarchia. Zrobiłem, co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aitor, obiecałeś! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Broń? Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central Loop. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Ale to przecież... Dobrze. Co mam każdemu patrzeć masz na jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Mieszkańcy bazaru to prości ludzie. Dlaczego mieliby ryzykować? Właśnie dlatego chcę odkryć prawdę, zanim dostanę rozkaz użycia siły. Poza tym, pozory czasami mylą. Chcą się nas pozbyć. Sądzą, że anarchia jest kluczem do nowego świata. O, anarchii teraz pod dostatkiem. Karol to świętojebliwy kanciarz, który poddaje ludzi praniu mózgu. Mówi, że wszyscy są równi, ale to bzdura. Nie można być dowódcą i jednocześnie równać się z innymi. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Pewnie nawet Hakonowi, co? Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wyciął mu go z ramienia. Pocięli jego zwłoki? Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc jeżeli znajdziesz to małe... trofeum, znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne. No to ruszam. Kurde, jakie detektywistyczne w ogóle śledztwa i tak dalej. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy tutaj znajdziemy. Znajdź zabójcę Lukasa. Żyjesz? Martwiłeś się o mnie. Wiadomo. Wiążę z tobą duże nadzieje. Mam wrażenie, że wszyscy ode mnie coś chcą. A czekajcie, co on tutaj jest? Czołem, obywatelu. Witam. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą?
To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, no i właśnie kaznodzieja. Na niego to są oczy zwrócone. A ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joe'ego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba, że wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. Czyli co, ja mam z nią mieć do czynienia, tak? Ach, no dobra. No dobra, pytanie tylko, czy... Zapytaj Sophie o Lukasa. Czy ja jestem w stanie jakoś przelecieć do tego bazaru szybciej? Nie, muszę kurde zapinkalać za przeproszeniem. No dobra, no to lecimy. Po tym wszystkim, po tym całym bieganiu w tej weftę, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej by nam się przydało niż skakanie, szybsze bieganie. Chłop ma tyle w nogach, że o rany boskie. Ja jestem. No i co? Cwaniaku? Liczę, że Aitor ma plan na problemy z wodą. Kurde! Ajajajaj. Miałeś przeskoczyć przez przeszkodę, gościu. No, w prawo, w prawo, w prawo. I do góry. Dziękuję. A, kurde, nie po dupie. Bazar. Ale jesteśmy na miejscu, nie? Myk. Mogę tu jakoś zeskoczyć? Czekaj, puść. Kurde! Kurde, nie mam gdzie zeskoczyć, tam jest autobus. Ja sobie zrobię kuku. Nice! Lądowanie na żabkę. Puk, puk. Ty, co jest? Zamknięte. To nie mogę wejść tym bocznym wejściem? God damn. Puk, puk. Ej, coś ty kurwa za jeden. Spokojnie, szefie, to nie espek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz. Czyżby to cwaniak? Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. O, proszę bardzo. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. To ja też bardzo chętnie przedstawię się Karlowi. Pamiętajcie, ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. Dobra, dobra, no tam jasne. Się nie tłumacz. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. To on? Kto by pomyślał? Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę, ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi... Jak się mają sprawy poza murami miasta? Do dupy jest. Źle. Coraz gorzej. Osady stale się wyludniają. Obawiam się, że niedługo nie będzie już gdzie stąd pójść. Wcale mnie to nie dziwi. Ludzkość musi osiągnąć dno, zanim się od niego odbije.
Dlatego właśnie my tu jesteśmy. Jakieś inne wieści? Coś więcej o swoich ludziach? Nie bardzo. Może powiesz mi więcej o swoich ludziach? Nazywają nas ludźmi z bazaru, bo tutaj żyjemy. Ale jesteśmy po prostu wolnymi obywatelami. Wolnymi od kłamstw, pieniędzy, religii, wojen, polityki i całej reszty szlamu, który opanował ziemię. Brzmi dobrze. Powiedziałbym, że zbyt dobrze. O, mamy wiele problemów, jak choćby niedostatek wody. Ale jeżeli nie zabraknie nam odwagi i konsekwencji, kiedyś stworzymy raj. Mówisz, jakbyś się cieszył, że szlak trafił cywilizację. Tej tragedii nie dało się uniknąć. Konsumpcjonizm i wiara w pieniądz to prosta droga do katastrofy. Dlatego nie wolno drugi raz popełnić tego samego błędu. To byłaby zbrodnia. Chcemy stworzyć nowy porządek oparty na więziach międzyludzkich, na rodzinie i społeczności. Społeczeństwo, w którym ludzie wzajemnie się wspierają. Bez policji, wojska czy władzy zwalczającej tych, których ma chronić. Każdy ma tu swoje miejsce. Ale wróćmy do twoich historii. Trochę powiązane chcesz z twoją. Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Twojego statka. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? Nie podoba mi się ta metafora. Owcą nie stanowię dla was zagrożenia, wilkiem... Lepiej mieć się... No, nie podoba mi się ta nie metafora. Nie podoba mi się ta metafora. Ach, tak. Rozumiem. Pielgrzymi nie są ludźmi metafor ani poezji. To ludzie czynów. No zdecydowanie. Tak, co do czynów. Szukam Sophie. Czyżby? W jakim celu? Muszę zapytać ją o śmierć Lukasa. Mam dla niej paczkę. Nie, nie masz. Słucham? Sophie nie zna nikogo poza Villedor. Urodziła się i wychowała tutaj. Pewnie dlatego tak jej zależy na tym miejscu. Bardzo mi pomaga. Jeśli nie jest to paczka z drugiej strony ulicy, to blefujesz. Kto mówi, że blefuje? Ja. To oczywiste. Ale niech będzie. Powiem ci, gdzie jest. A wiesz dlaczego? 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 Bo czegokolwiek chcesz, nawet jeśli masz złe zamiary, ona sobie z tobą poradzi. My świetnie sobie z tobą poradzimy. Tak samo jak wcześniej, pielgrzymie. Idź tam. Zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sophie. Powinna być w pobliżu. Ma nawet ochroniarza. Dzięki. To nie było takie trudne. Nie okłamuj mnie więcej, pielgrzymie. Ja jestem z tobą szczery, prawda? Chcę tylko, żebyś odwzajemnił uprzejmość. Dobra, to... kradnie naszą wodę i nikt z tym nic nie robi. Uprzejmość, uprzejmość, ja jestem szczery. Siema. Sophie, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Co za hal? Chciałem tylko porozmawiać, co? Nie lecę z nimi na nią z łapami. Jaki typ? Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Tutaj się mówią, że bywasz przydatny. Wolę przekonać się sama. Może mała przysługa na początek? Kupić siebie i łaski? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję ich do pewnej transakcji. Do jakiej transakcji? Do pewnej transakcji? Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No dobra. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. A czy nie jesteś pewna, że... Dobra, pogadam z którymś z rzemieślników. Zabiorę kryształy dla siebie? Powinni być na bazarze. Spisz się, to pomyślimy o większych zadaniach. No ja muszę teraz się wkupić w jej łaski. No pięknie.
ty. Tak, ty. Nie, nie potrzebuję. Kiedyś tu miałem wielki... ogromny, no ten... Warsztat, tato. Czy to tak, warsztat. I gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Wyglądasz na kogoś? Kto cieli jakość? Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Czego mam dziwne wrażenie, że kryształy będą tam, gdzie zombie? Co to, kurwy? Przysłała tu już jednego Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego... brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Mm-hmm. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Dzięki, dzięki. Porozmawiaj z Sophie. No i prawdopodobnie nas wyśle po te kryształy, nie? Tak czy inaczej, oprócz tego, że się dowiedziałem. No? Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Co on, kurde, nie ma języka w gębie, czy jak? Barney? Odpowiedz. Barney! Cholera. Trochę jednak jak Hulk. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Czemu go winiasz? Dlaczego czemu się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Chciałbym zobaczyć jeżeli te rany. Jeżeli tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Ja? Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu GRE. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. Kurde. Znowu ciemna strefa. Nocne opowieści. Podczas eksploracji miasta napotkasz napotkasz postacie oznaczone ikoną. Sygnalizuje ona nocne opowieści, misje, które najlepiej wykonywać nocą. Po wejściu w interakcję z postacią przytrzymaj, aby zmienić porę dnia na noc. Dzięki czemu misja będzie mogła rozpocząć się natychmiast. Okej. Nie słuchaj, co gadają pielgrzymi. Nowe zadanie nocne, niesforny brat. O, i parkour, kolejny poziom, super. Co możemy tutaj sobie za pęd? Na krótką chwilę zwiększa prędkość twojego biegu i pozwala ci przeskakiwać przez większe rozpadliny, sięgać wyższych krawędzi lub dłużej biec po ścianie. L3 podczas biegu, aby chwilowo przyspieszyć. O, to nie jest głupie. Weźmy to. Gicior. Jak to w dzienniku wygląda? Niesforny brat. Dobra, to gdzie mamy rozpocząć zadania? Gdzie mamy rozpocząć zadanie? A tutaj niedaleko.
Poszukaj Barneya w nocy. Nadal nie jesteśmy w stanie... Czekajcie, przyspieszone? A, przyspieszone. Jezu, co to za muzyczka jakaś taka szybka się odpaliła. No właśnie, tylko że kurde, to szybkie bieganie zużywa nam bardzo szybko staminę, więc w nią będziemy musieli chyba zainwestować prędzej czy później. Ostatnio tak wydałem tych inhibitorów trochę w zdrowie. Tutaj warto byłoby jeszcze staminkę. Tędy? No już spadam. No, przez to, że możemy tak szybko biegać, nam szybko stamina się zużywa. Jak na przykład później muszę skoczyć gdzieś i złapać się jakieś krawędzi, no to może być problem. Że na przykład się jej nie utrzymam. Bandyta uciekł. To jakiś uciekał? Cyk i cyk. Dobra, tutaj jesteśmy chyba w miarę bezpieczni, więc tam możemy wejść, znaczy nie, że możemy wejść tylko nocą, no ale zalecane jest wejście w nocy, żeby no, uniknąć natężenia i nagromadzenia tam zombie w środku, bo one wyjdą na żer w nocy poza ten budynek. No ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie koniecznie znać, bo ciekawy jestem, ile osób ogląda takie długie odcinki do samego końca. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczyska kolejnego wieczoru. Trzymajcie się, na razie, bye bye.